Cześć, tu Gabrysia. Fajnie, że oglądajcie Szkółko Wieści. Co to znaczy, że Boże dzieci pomagają innym? To znaczy, że Boże dzieci chcą naśladować swojego Ojca w niebie. Czyli robią dokładnie to, co Pan Jezus, co Pan Jezus zrobił, gdy sam był między ludźmi. Czyli na przykład pomagał innym. To znaczy, że mamy na przykład pomagać rodzicom w obowiązkach domowych. To znaczy, że jesteśmy gotowi poświęcić swój czas, swoje talenty, swoje rzeczy czy pieniądze, żeby pomóc innej osobie. To może być coś prostego, możemy pomóc na przykład mamie, gdy lepi pierogi i wtedy będzie szybciej obiad przygotowany. Albo teraz, gdy tak wiele osób potrzebuje różnych rzeczy, możemy oddać czy swoje zabawki, czy przeznaczyć pieniążki, żeby kupić jedzenie tym, którym brakuje. To znaczy, żeby robić względem innych to, co chcielibyśmy, żeby oni dla nas robili. Tak powiedział Jezus w trakcie kazania na górze i to jest wspaniała, złota reguła postępowania. Ciekawe, co dzisiaj w temacie dnia. Posłuchajcie. Witajcie. Łączę się z Wami dziś z pewnego miejsca, gdzie jest bardzo dużo ludzi, którzy potrzebują pomocy. Ale jest też mnóstwo takich, którzy chcą pomagać. O tym jednak za chwilę. Ludzie na świecie marzą o przeróżnych domach. Mój syn na przykład bardzo chciałby mieszkać w nowoczesnym domu. Ja z kolei wolę piękne, stare dworki z okiennicami. W miejscu, w którym działał poznany w poprzednich programach Elizeusz, mieszkała pewna bogata kobieta z mężem, która także miała piękny, wymarzony dom. Był to dom z płaskim dachem, a na nim balustrada. Był naprawdę bardzo ładny. Pewnego dnia przez wioskę Szunem obok domu tej kobiety przechodził Elizeusz. Szunamitka zaczepiła go i zaprosiła, aby odpoczął i zjadł coś w ich domu. Wizyta była tak miła, że odtąd Elizeusz wstępował do Szunamitki i jej męża za każdym razem, kiedy tamtędy przechodził. Pewnego razu kobieta wpadła na super pomysł, o którym powiedziała od razu swojemu mężowi. Powiedziała tak: wiem, że człowiek, który nas odwiedza, to sługa Boży, święty człowiek. Zbudujmy mu pokój na dachu naszego domu i umeblujmy go, aby miał gdzie odpocząć w drodze. Mąż Szunamitki się zgodził, a Elizeusz otrzymał swój nowy kąt, w którym mógł spokojnie odpocząć za każdym razem, kiedy tamtędy przechodził. Jak myślicie, dlaczego Szunamitka to zrobiła? Bo chciała pomagać innym. Bóg chce, abyśmy pomagali innym. Marzymy o różnych domach. Nowoczesnych, stylowych, piętrowych albo płaskich. Niedaleko nas żyją jednak ludzie, którzy marzą po prostu o bezpiecznym domu. Bez wojny, wybuchów i strachu. Wielu z tych ludzi musiało opuścić swoje domy i swoje mieszkania i uciekać do Polski. Oni, jak Elizeusz, potrzebują wytchnienia w drodze i bezpiecznego miejsca, gdzie będą mogli odpocząć. Bóg chce, abyśmy pomagali innym. Czy napisaliście już swoje listy do ukraińskich dzieci, o które prosiłam Was ostatnio w kąciku kreatywnym? Możemy pomagać innym właśnie w taki sposób. Możemy też podzielić się swoimi zabawkami, jedzeniem, ubraniami, pieniędzmi. A niektórzy, jak Szunamitka,
dzielą się nawet swoim domem. Czym ty możesz się podzielić? Pamiętaj, Bóg chce, abyśmy pomagali innym. Wiesz, Elizeusz chciał bardzo odwdzięczyć się Szunamitce. Postanowił zawołać ją do siebie i zapytał: tak dużo dla mnie zrobiłaś, co ja mogę zrobić dla ciebie? Ale ta kobieta niczego nie oczekiwała. Ona po prostu chciała pomagać innym. Wtedy Elizeusz powiedział jej: wiem, że nie masz syna. Kiedy za rok spotkamy się tutaj, ty będziesz już mamą, będziesz miała syna. Trudno było jej w to uwierzyć. Czy przepowiednia Elizeusza się spełniła? Tego dowiecie się następnym razem. A dziś pamiętajcie, Bóg chce, abyśmy pomagali innym. Oglądajcie z nami kącik misyjny. Dzień dobry, witajcie. Najczęściej, kiedy się pokazujemy z moją żoną, to opowiadamy wam o prześladowanym kościele, ale też ostatnio opowiadaliśmy o bracie Andrzeju, założycielu Open Doors. A dzisiaj chciałem powiedzieć o pewnym misjonarzu. Misjonarz ma na imię Bartek. Chodzi do klasy czwartej. Mieszka w Polsce. W jaki sposób jest misjonarzem? No już tłumaczę. Bartek na lekcji religii narysował coś takiego. Tu jest napisane: modlim się za mir w Ukrainie, to znaczy modlę się, czy modlimy się za pokój na Ukrainie, my wam dopomożemy. Czyli pomożemy wam. Wiesz, Pan Jezus powiedział kiedyś, że cokolwiek byśmy zrobili temu najmniejszemu, to tak jak Jemu byśmy to zrobili. I być może w twojej szkole pojawią się koledzy i koleżanki z Ukrainy, a być może w twojej szkole jest ktoś, kto jest po prostu słabszy, biedniejszy, kto czuje się gorzej. I wtedy ty możesz być podobny do Pana Jezusa. Możesz pokazać Mu swoją troskę, zainteresowanie, Bożą miłość. Jeszcze raz zaczynamy taki szczególny czas, w zasadzie zaczęliśmy już taki szczególny czas, nazywany czasem pasyjnym, przez niektórych Wielkim Postem, czyli takim czasem przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, a przedtem do Wielkiego Piątku. I kiedy czytam Boże Słowo, to tam znajduję taką historię, gdzie w Księdze Izajasza Pan Bóg mówi, na czym polega post. I mówi tak: bo wiesz, bo post polega na tym, że podzielisz swój chleb z głodnym. To znaczy, że na przykład podzielisz się kanapką z twoją głodną koleżanką, czy swoim głodnym kolegą. Że ubierzesz tego, który nie ma ubrań. Że przygarniesz do domu tego, który jest bezdomny. To dzisiaj się dzieje. Nie musisz jechać bardzo daleko, żeby być misjonarzem. Być może za 10 lat będziesz znanym lekarzem, znanym biznesmenem, może znanym fachowcem w jakiejś dziedzinie. Ale już teraz możesz modlić się i pomagać tym, którzy potrzebują pomocy. Bo to jest twój czas. Bo to jest też twoja misja. Do zobaczenia. A teraz kącik dla tych, którzy lubią czytać. Cześć! W czasie dzisiejszej historii biblijnej mogliście usłyszeć o tym, że Boże dzieci pomagają innym. Jeśli chcielibyście się dowiedzieć trochę więcej, jak możecie w praktyczny sposób pomagać innym, to chciałabym Wam dzisiaj serdecznie polecić książkę Świetliki. Poznacie w niej przygody Promyczka, który uczył się tego, jak świecić ludziom i przez to im pomagać. Także serdecznie Was zapraszam do księgarni Warto i na naszą stronę internetową www.warto.com.pl. Cześć! A teraz będą prace plastyczne. Test
tęsknicie za wiosną? Ja już bardzo i powiem wam, że nie tylko za słońcem, za pączkami na drzewach, za pięknymi kwiatami, ale tęsknię też za smacznymi nowalikami. I zanim w sklepach będą prawdziwe, pachnące polskie pomidory i ogórki, możemy sobie mały ogródeczek zrobić w naszym domu. Dzisiaj chcę was zachęcić do tego, żebyśmy posiali wspólnie rzeżuchę. Co będziemy do tego potrzebować? Nasiona rzeżuchy, można je kupić nawet w markecie, także na pewno znajdziecie je w jakimś sklepie blisko was. Będziemy potrzebować watę, będziemy potrzebować jakieś naczynie. Ja wybrałam taki nietradycyjny talerzyk, bo rzeżucha oprócz tego, że jest smacznym dodatkiem do kanapek, jest też piękną dekoracją w domu. Więc wybrałam talerzyk, który ma taki niestandardowy kształt. Wy wybierzcie też takie naczynie, które będzie się podobało wam i waszej mamie, żeby wasza rzeżucha pięknie zdobiła kuchnię. Będziemy też potrzebować trochę wody, miseczkę i łyżkę. Rzeżuchę musicie przygotować wcześniej, nadać troszkę wody i zamoczyć ją. Ona kilka godzin powinna się moczyć w wodzie, wtedy szybciej wyrośnie i będziecie mogli szybciej cieszyć się smakiem wspaniałych nowalijek. Kiedy rzeżucha jest już namoczona, bierzemy watę i watę układamy na naszym talerzu czy innym naczyniu, które wybraliście. O, i teraz, żeby ta wata pięknie przylegała do talerza, polewamy ją odrobinę wodą. W ten sposób możemy tą watę ułożyć na talerzyku. Kiedy podłoże do wysiania rzeżuchy mamy już gotowe, bierzemy nasiona i łyżką rozsiewamy je po calutkiej wacie. Rzeżuchę posiejecie bardzo szybko, ale to nie koniec dzisiejszego kącika kreatywnego, bo pamiętajcie, że jeśli chcecie cieszyć się jej smakiem i piękną dekoracyjnością, musicie każdego dnia sprawdzać, czy wata jest odpowiednio mokra i codziennie waszą rzeżuchę podlewać. Ja podleję sobie ją jeszcze troszeczkę. I od teraz każdego dnia będę sprawdzać, czy jest podlana. A już za kilka dni, maksymalnie za tydzień, będziecie mogli na niedzielne śniadanie ściąć ją nożyczkami, dać na kanapkę i cieszyć się jej fantastycznym smakiem. Życzę wam dobrej zabawy, a potem smacznego. Cześć! Dzięki dziś za ten odcinek i oglądajcie inne odcinki, dajcie łapki w górę i komentarz. Oh,